the city of radiant virtue. It is time to reveal the truth of its darkness. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Mage Seeker. Okej, mam już dźwięki, się odpalam w tej swojej kolejności. Okej. Lecimy dalej, tylko... Gdzie? A nie, dobra, ja mam iść tędy jednak. No ale dobra. Idziemy w takim razie. Okej, tutaj wszyscy już się ogarnęli, odtegowali. Kapliczka oczywiście dalej aktywna. No ci, co mogą walczyć, bynajmniej się odtegowali. My lecimy dalej. Kolejny rekrut. Do niej niestety. Tutaj? No nieźle sobie z nimi radzą. Patrzcie, ten taki hucher go takiego typa odsuwa jednym zaklęciem. Naprawdę piękny widok. Wali z tą sieć magię, teraz jesteśmy wolni, dzięki ratujesz mi życie. Pięknie do Lorna. To mi się podoba. Dobra, teraz, no tak, liniowe po prostu podejście do tego. Ale patrzcie tutaj w ogóle, nie? Jest ogień zwykły i taki ogień, który jakby Syla stworzy. Kurde, czemu do niej tyle osób idzie? Lornowi dajcie kogoś. Pięknie! Ale jak ładnie kamera się jeszcze oddaliła. Tu ja, kurde, tu jakich Aidan muci. Tutaj Ruko taki tego typa starczą odsuwa, po prostu trzymając, skupiając wiązkę, a tamtych dwóch się boi podejść w ogóle. Tutaj też ten ziomek takiego typu odsuwa. Tam w ogóle nie wiem, czemu coś z tą babką obok mi zrobi, która tworzy tą zasłonę. Tam kawałek dalej. Tutaj Jobs dobrze się bawi, widzę. Tutaj Kara robi rozpierdol. Leilani broni wszystkich. Nie no, pięknie. Panowie! Życie wam niemiłe. Nie powinniście stawać na mojej drodze. Serio, jeszcze zdążył to wykastować? Dobra, idziemy dalej. Ładnie, ładnie. Dobra, póki co jest pusto. Kolejne zapasy. Czy nie wiem, który dzban je tu umieścił. No tak, wiadomo, petrucyt, więc wystarczy tylko odrobinę przeładować. I bramy stoją otworem. Nieważne jak głucho byłoby zamknięte. Okej, idziemy do sali tronowej. Dobra, mamy tutaj odnowienie wszystkiego. Tu się nie ma, kurde, co ograniczać. Teraz idziemy prosto do Jarvana najpewniej, czyli prosto na walkę z bosikiem. Jeden. Gdzie uciekasz, panie Dziejaszku? Ładnie. No, jeszcze bym tak jednego chciał. O, możesz być. Kolega chyba zapomniał, jak się walczy. Tak mi się wydaje. Thank you.
Okej, darmowe leczenie też będzie spoko. Oczywiście, że mają tureta leczącego, bo czemu by mieli nie mieć? Jesus fucking Christ! No Jezu, co jednego osoby, to drugi kurwa leczy! No, zdychaj! Ładnie, coś tam oberwali. Jak na złość nie zdążyłem tego od niego zabrać. Okej, ładnie podleczony. Szkoda tylko, że nie mogę bardziej się za darmo podleczyć. Czytaj z nich. No ale... Widać, że taka bardziej... większa elita, jeśli chodzi o łowców magów. Przez to właśnie dłużej im się odładowują te... paski. Ilu zdeprawowanych władców siedziało na tym tronie, uważając się za bogów w ludzkiej skórze? Jaka muzyka w ogóle? Poszukam Eldreda na górze. Ty przeszukaj ten poziom. Jeśli go znajdziesz, zawołaj mnie. Zabiję go osobiście. Czy to jest konieczne? Po prostu mnie zawołaj, dobra? A jeśli go nie znajdziesz, uciekaj. Nie czekaj na mnie. To zbyt niebezpieczne. Dobra, czyli idziemy solo. Ale w sumie, czy to coś zmienia? Aha, okej! Dobra, i widzę, że uciszacz też może mi skancelować, może mi zabrać tę magię, którą trzymał sobie od kogoś. Tego wcześniej nie zauważyłem. Intrygujące. O, to widzę jakaś rozstawka między Demacją i tutaj Noxus się widzę powoli wdziera. Może Sylasa to oczywiście totalnie nie interesuje. On tu przyszedł w jednym celu. O, od razu się strygerowało! Nieźle. Dobra, najpierw pójdźmy tędy, bo to jest taka mała zamknięta lokacja. No i cyk, trochę zasobów. Pięknie. Co jest dalej? Kolejna walka oczywiście. No, która długo nie potrwała. Jak widać. Tutaj kolejne takie mniejsze pomieszczenie. O, notatka jakaś. Nasz zakon musi szybko i stanowczo zwalczać objawy magii. To smutne, ale nieuniknione. Każdy łowca powinien jednak być świadom, że pomimo nieprzewidywalnej natury magów, nie wszyscy stanowią takie samo zagrożenie dla Demacji. Wiedzą to nawet oni sami. Wytaczanie ciężkiego arsenału przeciwko każdemu magicznemu zagrożeniu bez względu na rzeczywiste niebezpieczeństwo jest szkodliwe dla ludzi, których usiłujemy chronić. Zachęcając łowców, by stosowali maksymalną siłę w obliczu każdego zagrożenia, instytucja łowców magów promuje bezsensowne okrucieństwo w naszych szeregach.
Nie oskarżam nikogo, ale modlę się, aby zakon dostrzegł prawdę w moich słowach. Aby zapobiec degrengoladzie. Co kurwa, co to za słowo? Proponuję wdrożenie systemu, w ramach którego przypisywalibyśmy do każdej formy magii poziom ryzyka wraz z proporcjonalną reakcją wystarczającą, aby zapanować nad zagrożeniem bez nadmiernego okrucieństwa. Ponadto i albo niedokończone, albo już Sylasowi się nie chce dalej czytać. Dobra, jeszcze ile? Jeszcze takie jedno pomieszczenie mnie czeka, mniejsze, gdzie mogę coś znaleźć, myślę. Pięknie. Full HP z zaużyciem jednej potki zaledwie i spela. Także dla mnie to bardzo bueno. O i proszę, srebrne skrzydły. Dawno takiego nie widziałem. Okej. Tutaj kolejna walka z tymi ziomeczkami, zaś ta wieża. No i dziękuję. Prawie full HP. Szkoda, że ta magia właśnie nie leczy za więcej. Czekaj, tutaj. Tu idziemy już dalej. A zobaczmy, czy coś się kryje na końcu. Kryje się notka. Darkini! Poemat G.S. Herana. Damacjańskie Towarzystwo Historyczne. Było ich wielu. Pięciu znamy. Razem walczyli, tragedii doświadczyli. Niegdyś ludzie w boskim słońcu skąpani. Shurimianami i wyniesionymi zostali. Korekta. Shurimianie wyniesionymi zostali. Podbili Ikatię, która pustkę wyzwoliła. Krwawe wojny toczyli, niejedną bestię powalili. Wielcy wojownicy wezwanie usłyszeli. W bogów się zmienili, do boju ruszyli. Armia niewielu starczą powróciła. Przyszłość ich świetlana była, ale śmierć i cierpienie cień przeraźliwy rzuciły na pięć wojowniczych dusz, co drogą światła kroczyły. A teraz uroki nocy je zwabiły, ci wojownicy przeklęci byli. Darkinami się zwali, na całym świecie spustoszenie siali. Lud mordowali, krew rozlewali, aż czarownicy ich powstrzymali. Pięciu wojowników do własnych broni przykutych zostało, przez wieki pokutować musiało. Tak oto tkwili, ni martwi, ni żywi. Jeden miecz zniszczenia spragniony, Atrox. Jedna kosa ku niebu mrocznemu wzniesiona, Rast. Jeden łuk, którego celem jest pokuta. Łuk to oczywiście Varus. Jeden krzyk, co zabija szybciej niż cykuta. Nie mam pojęcia, o kim teraz może być mowa. Pięciu Darkinów, których nienawiść zwiodła z prawej drogi, tkwi oto w niewoli, skazani na wieki samotnej niedoli. Ale jak pięć? Wymieniłeś czterech. Jeden miecz, jedna kosa, jeden łuk, jeden krzyk. A gdzie jest piąty Darkin w takim razie? Teraz wiadomo, Nafiri weszła do gry, ale czy ona pasuje do jednego krzyku, który zabija szybciej niż cykuta? No, wątpię. Plus, na moment, kiedy ta gra wychodziła, no to Nafiri nie była chyba nawet jeszcze w planach w ogóle. No ciekawe, dalej, ciekawe, kim jest ten Darkin? Bądź Darkina, lub Darkinka. Jak tam kto woli mówić. Mamy Eldreda jednak, proszę. Eldred, twoi strażnicy zginęli. Twoi wyznawcy uciekli. Nie masz gdzie się ukryć. Myślisz, że zabijając mnie zakończysz ten konflikt? Kiedyś myślałem to samo o tobie. Obaj się myliliśmy. Usuń jeden element, a maszyna dalej będzie działać. Blefujesz. Czuję twój strach. Jest pyszny.
Długie lata czekałem na tę chwilę. Dawno temu pozbawiłeś mnie wszystkiego. Teraz nawet Kilan przepadł dzięki Hesbethowi. To wszystko jest dla ciebie tylko osobistą zemstą? Szkoda. Myślałem, że prowadzisz prawdziwe powstanie. Moja śmierć będzie bez znaczenia. Równie dobrze możesz zabić nas tę... Bez obaw. Twoja śmierć i tak coś dla mnie znaczy. What? Żołnierze, sądząc po hałasie, jest ich dużo. Wolałbym uniknąć walki. Musi być jakieś inne wyjście. To się nada. Okej, ej, ale to nie była iluzja! Czyli faktycznie zabiliśmy Eldreda! O kurde! No to w sumie został nam teraz chyba jeszcze tylko Hesbeth, co nie? Chyba tylko Hesbeth nam teraz został. Jest Jarvan! Sylas, zabójca mojego ojca. Nie zabiłem twojego ojca, ale właśnie zabiłem Eldreda. Jeśli chcesz zostać drugim członkiem wysokiego dowództwa Demacji, którego dziś zabiję, służę pomocą. Podła bestio! Jest boss! Jarvan IV! Okej, nie do końca wiem, co on teraz tym zrobił. Okej, wiatr ładnie go bije. Nie, nie to! Niszczymy sztandar. Ale to jest ciekawe, bo jakby ono rzuca sztandar, nie? Tylko ten sztandar jest... To jest tak jakby jego włócznia. No ale... Teraz jakby niszczymy i to się jakby rozpada. Jest jakby iluzja. Czyli patrzcie, nawet Jarvan korzysta z magii. Oho, no oczywiście. Nie może być za łatwo, nie? Jest trzymanka! Nie mam z tobą zatargu, smoczyco. Dołącz do nas. Chronimy wszystkie magiczne istoty. Nie potrzebuję twojej ochrony. Precz od Jarvana! Jezus. Dlaczego ja żałuję, że mam naprawdę takie niskie spektrum damskich głosów? Do Szywany pamiętam, że miałem totalnie inny głos, ale nie potrafię go przerobić na taki w miarę bojowo nastawiony. O, super! Jarvan i Szywana. Dobra, wiadomo, na nią lód się średnio... Znaczy lód, ogień się na nią średnio sprawdza, no bo ona jest smoczkiem. Seriously? Dobra, puteczka. Okej, ale z tego co widzę, dostałem chyba też tego. Dostałem chyba leczenie. Dobra, ale fajne jest to, że oni obrywają oboje. W sensie mają wspólny pasek życia, więc mogę tylko w Jarvana lecieć cały czas. I też mi się opłaci. Dobra, nie wiem pewnie, co on teraz zrobi, nie? Ale... Szło nieźle. Raz, dwa, trzy! Kurde, uciekła. No kurde, nie... Znowu nie wiedziałem, co zrobi. Raz, dwa, trzy! Nie. Czekaj, to... Nie, nie w Jarvana, Sylas! Ja? Super, masz jeszcze jakieś genialne pomysły? O, ładnie to trzepnęło. Dobra. Leczenie leczeniem.
No kurde, daj, namierz mi to, co ci każę. Kurde, za blisko tego stoi, no. Ciągle mi namierza czerwono zamiast tego jego znacznika. Dobra, leczenie proszę. Okej, teraz cyk! Blisko, blisko. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Dobra, mamy to! I nawet w trybie skrępowanym nie wszedłem. Ej, wait! Teraz pytanie, czy będzie kolejna faza? Teraz samą Szywaną? Tego wersji smoczej? Oj tak! Chyba tak, chyba trafiłem w sedno. No, duża jest. Dobra, mam leczenie i odnowienie potek na szczęście. Ale widzę, Jarvan też się będzie pojawiał co jakiś czas. Za Netflixa? No. Może tak, to jest twój Netflix, tak? Tak. Jakie jest hasło? Przecież pisywałem się hasło. Ale jest inny kompa. Potem ci wpiszę, teraz nie mogę. Wyślij mi po prostu na WhatsApp. Nie, bo to jest hasło do wielu rzeczy, które mam. A kierowcy to wiele rzeczy. Wyślij mi jasno. Okej, niezły atak to był. Teraz się zabezpieczyła niestety. Nie jestem w stanie do niej podejść. A teraz mi zaliczyło mu trafienie. Dobra, dwa ataki, które mi dochodzą. W tej fazie. Dobra, tryb jest skrępowany. O nie! Dawaj, chodź tu! Jest! Dobra. Dobra, damage trochę lichy. Myślę, że będzie większy. O kurde, stuna mi nabiła! Ach, Jarvan, Jarvan. Bardzo pilnujesz swojego smoczka. Ostatnia flaszka lecząca. Teraz tutaj. Dobra, zaraz powinna paść, nie? Ale byłoby jednak fajnie się podleczyć w międzyczasie. Dobra, leczenie. Zaś Jarvan z pomocą. Mamy ją! Wyczuwam strach. Jarvan i Szywanka pokonani. I od kogo teraz dostanę ulti? A więc księciunio okazał się hipokrytą. Człowiek, który zakazał magii, potajemnie kocha smoczycę. Wy, potwory, zawsze niszczycie swoich pobratymców. A teraz możesz zginąć u boku przyjaciółki! Nie! Cześć, Ruko. Sylas! Musimy iść! Co? Dlaczego? Nasi przyjaciele są w potrzasku! Nadchodzi więcej łowców magów! Jeśli mi nie pomożesz, wszyscy zginą! Daj mi chwilę! Mogę przełamać tę barierę!
teraz nie! Dejani, kazał ci przypomnieć obietnicy, którą nie złożyłeś w związku z powstaniem. Mojej obietnicy. Tak, obiecałem utrzymać was wszystkich przy życiu. Jeszcze się spotkamy, księciuniu, gdy nie będziesz miał smoczycy do obrony. Ale kurde, patrzcie, jaka Szymona jest wyczerpana po tej walce. Kataklizm. Okej, czyli mamy R-kę od Jarvana. I to jest, zdaje się, fragment jego zbroi, z tego co widzę. Ale to jest też, patrzcie, to jest też fajne. Bo Szywana, z racji, że jest półsmoczycą i sama bije ogniem, z ognia nie dostawała za dużo. Z lodu dostawała więcej. Jarva, z racji, że jest tylko człowiekiem i nie ma zbroi z petrucytu, bo... Nie pamiętam, czy Garen ma zbroję z petrucytu. On ma chyba też ze zwykłej stali. No ale pewnie coś tam ma z petrucytu i to go lekko chroni. Jarva nie ma nic, co jest związane z petrucytem. Ma tylko tę swoją włócznię, ale ona nie jest z petrucytu, ale jak widać też potrafi niezłe cuda. Natomiast Jarvan dostawał mocno od każdego mojego ataku i od każdej kombinacji. Szywana dostawała mocno tylko od lodu, ale kto wie, może gdybym na tej z błyskawicą przyszedł, to też bym nieco ich fajnie siekał. Lecimy dalej w takim razie. A nie, mamy też od Szywany coś! Zejście smoka. Okej. Okay. Dobra, co to może być? To jest albo łuska, albo kawałek pazura, ale chyba łuska. Leilani, co ty tutaj jeszcze robisz? Gdybyś mi cię zostawili, zginąłbyś! Nic mnie to nie obchodzi! Ale mnie owszem! W porządku. Eldred i tak nie żyje. Wynośmy się stąd. Odpowiedź za swoje zbrodnie, Sylas! Nie każ przyjaciołom cierpieć za ciebie! A oślepiła nas chyba. Oszczędzałam ten czar na czarną godzinę. Chyba ta godzina właśnie wybiła. Nie! O kurwa, nie! Ona się poś... Pamiętacie, co mówiła? Ten czar... Leilani! Nie rób tego! Pamiętacie, co mówiła? To jest najwyższy, najmocniejszy czar obronny, ale on ją zabije! Mówiłeś, że musimy być gotowi poświęcić dla sprawy wszystko i wszystkich. Prawie miałeś rację. O kurde! Czyli dlatego może zabić! Bo to jest czar, który kontroluje po prostu zaklęcie! O kurde! Czyli kontruje i potęguje... W sensie, wiecie... Widzieliście, co się teraz stało. Wisteria zaatakowała na tą osłonę, tym swoim ciosem. A ta osłona zaabsorbowała ten czar, wzmocniła go i wywaliła z powrotem. Dlatego Leilani zginęła. Kurde... Ej, a teraz wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby Sylas teraz nie został oślepiony. Przecież on by był w stanie zaabsorbować pewnie swoje kajdany, ten cały, ten czar od Wisterii. Kurde! Dlaczego? Dlaczego Leilani nie żyje? Nie. Czy ona... nie żyje? Musimy uciekać! Jasny szlak. No niestety. Okej, no nie ma jeszcze upgrade'u Lorn, no ale trudno.
Fedes na wiolonczela w tle. Udało się. Eldred nie żyje. Uwolniliśmy wielu magów. Ale bez naszej przywódczyni, Leilani... To moja wina. Nauczyłam ją tworzyć te zaklęcia. Powinnam była to przewidzieć. Nie, to moja wina. Ona pokazała mi kiedyś to zaklęcie. Powinienem był jej je odebrać. To koniec powstania. Nie wygramy bez niej. Nie możemy teraz zrezygnować. Musimy uderzyć ponownie, gdy u wroga panuje zamęt i brakuje przywódcy. Ale ponieśliśmy ogromną stratę. Odczekajmy, nim znów zaczniemy walczyć. Łatwo ci mówić. Ty odzyskałeś Kaliopę, a mój Benjiro wciąż jest w ich łapach. Tak samo jak brat Rukko. Nawet nie mamy teraz przywódcy. Kto ją zastąpi? Ty? Najmądrzejsza wśród nas jest Kara. Moja mądrość jest bezużyteczna. Zawiodłam Leilani. Nie nadaje się do dowodzenia niczym. Ty tchórzu! Nie po to dołączyłem do powstania, by rezygnować, gdy robi się ciężko! Zatrzymajcie się wszyscy! Chyba trzeba odwiedzić Morgana. Ja? Przepraszam. Nie dam już rady. Ej, Jobs, please, nie odchodź z obozu, dobra? Weź tam po prostu wróć do koszar. Odpocznij. Czarotwórstwo Kary. Choć Leilani nie jest już dostępna w kryjówce, możesz dalej korzystać ze czarotwórstwa, aby to zrobić, porozmawiaj z Karą. No, byłoby to trochę chamskie, gdyby się nie dało tego zrobić, no ale... Pytanie, czy Kara będzie chciała teraz w ogóle nam właśnie jakieś czary krawcić. Okej, okay, są rozmowy. No to myślę, że możemy rozmowami to dokończyć. Ja pierdolę, co to? Serio, z czego jest to mięso? No powiedzcie mi, bo to wygląda wielkie płuco. Albo nerka. O, proszę, tematy się nie ma nowych, tych starych tematów. Pociecha dla Gideona. Nie znałem jej zbyt długo. Jednak Leilani wierzyła we mnie, gdy nie wierzył nikt inny. Sprawiła, że znów chciałem być częścią jakiejś idei. Tak samo było ze mną. Nie było wśród nas osoby bardziej bezinteresownej, bardziej wyrozumiałej. Co my bez niej zrobimy? Chciałbym to wiedzieć. Dobra, czyli zakładam, że taka pociecha będzie u każdego dostępna. Dobra, tu jeszcze... No, nie stać mnie niestety, więc muszę sobie to odpuścić na razie. To musiał być dla ciebie wstrząs, Aidanie. Nigdy nie powiedziałem Leilani, jak wielką jest dla mnie inspiracją. Była taka odważna. Ona była mądrzejsza od nas wszystkich. Chciałbym myśleć, że wiedziała, co czułeś. Co wszyscy czuliśmy. Mam nadzieję. Leilani powinna była zostać królową. No, w sumie... Pasowałoby jej to stanowisko. Nie wiem, co poczynimy bez Leilani. Jops, tak szybko odeszłaś. Ja nie mogę. Jeszcze przed chwilą Leilani tu była. Przed chwilą z nią byliśmy. Czy zamaskowana pani ją zabrała? Czy może nas wciąż słyszeć? Nie wiem. Czy mam z nią porozmawiać? Chyba tak. Spróbuj. Cześć, Leilani. Gdy się poznałyśmy, pomyślałam, że jaśniejesz jak słońce w ciemności. Wiedziałam, że dopóki jesteś moją przyjaciółką, nigdy nie będę sama. Mam nadzieję, że jesteś bezpieczna i szczęśliwa, gdziekolwiek jesteś. Mówienie o tym trochę pomaga. Odrobinkę. Odrobinkę. Co, ale jakie nastrojowe jest, jak nastrojowe jest ta wiolonczela w tle, kurde! Ktokolwiek teraz pisał muzykę, wiedział, co robi. Dobra, tutaj są zasoby. No nie stać mnie niestety będzie na kolejną. Tą.
To smutny dzień naszego powstania. No niestety. Ruko? Ona nie musiała zginąć. Mogłem coś zrobić. Mogłem być silniejszy. Samemu walnąć w histerię. Tylko byś się dał zabić, stary. Wierz mi, nikt tak jak ja nie żałuje, że sam nie walnąłem w histerii. Ale myśląc o tym, tylko zwariujesz. Zamiast tego powinniśmy pamiętać, co Leilani dla nas znaczyła. Powiedz, jakie jest twoje ulubione wspomnienie o niej? Gdy przybyłem do obozu, byłem głodny jak stado wilków. Od razu to zauważyła. I dała mi swoją miskę zupy. To było miłe. Cała nasza Leilani dbała o nas bardziej niż o siebie samą. Musimy tak samo dbać o siebie nawzajem, gdy będziemy szli naprzód. Bez niej. Chociaż tyle możemy zrobić. Wiecie, co mnie trochę przeraża? Biorąc pod uwagę, jak bardzo pierdolnięci na punkcie kontroli są łowcy magów, mam naprawdę szczerą nadzieję, że nikt nie wpadł na pomysł, aby ktoś Leilani wskrzesił. Ale nie tak, jak wskrzesił, że wiecie, tak jak na przykład to jest taki, wiecie, takich klasycznych, tak jak w WoWie na przykład, w takich klasycznych baśniach, że następuje wskrzeszenie, ktoś wraca do swojego ciała, żyje sobie dalej, high life, hello, jedziemy, dalej prowadzimy powstanie. Co nie? Tylko ktoś by się zaczął bawić w nekromancję. Bo pamiętajcie, między wskrzeszeniem a nekromancją jest gargantuiczna różnica. Między innymi taka, że wskrzeszona osoba dzięki nekromancji jest posłuszna temu, kto ją wskrzesił. Czyli gdyby którykolwiek z łowców magów wpadł na taki pomysł, mogliby wskrzesić Leilani albo jakieś jej widmo, wiecie, przykuć ją do świata żywych, bo wiadomo, bez ciała w sumie i taką nie wskrzeszą, bo ciało zabraliśmy tutaj, złożyliśmy w grobie. Ale jakieś jej widmo mogliby przywołać, wtedy mogliby jej nakazać nie walczyć z Sylasem. Naprawdę, mam szczerą nadzieję, że nikt nie wpadł na taki pomysł. Bo on z jednej strony jest wręcz genialnym plot twistem, ale z drugiej strony jest totalnie przejebanym pomysłem. I to w złym tego słowa znaczeniu. Dobra, z Lordem nie pogadamy, no ale możemy pogadać z Karą. O, tu mamy notkę. Ojciec mawiał, że nie jesteś prawdziwym demacjaninem, póki nie wygrasz w Telstones. Do trzech razy rzecz jasna. Więc pomyślałam sobie, że nie ma lepszego sposobu na pojednanie się niż ta gra pamięci, blefu i oszustwa. Sylas, 4-2. Rozumiem, że Sylas wygrał. Nie zdziwiło mnie, że zna się na strategii. Dziwiłam się natomiast, że tak szybko przegrał z Karą i Gideonem. Ot cały Sylas. 3-0 lub 0-3. Okej. Kara. 6 do jaja. Wiek równa się mądrość. Wygrała wszystkie rozgrywki. Przegrała tylko 3 rundy. Jedynie Gideon zbliżył się do jej poziomu. Ruko. 2-4. Grał sercem, nie głową. Nawet Aidan raz z nim wygrał. Pokonał mnie w pierwszej rundzie, ale nie dałam się. Aidan. 0-6. Rozumiem, 6 dla Leilani. Dobry z niego alchemik, ale kiepski gracz w Telstone. Zdałam mu wygrać jedną rundę. Przynajmniej pokonał raz Jobs. Okej. Okay. Jobs. 1-5. Niestety entuzjazm to nie wszystko. Przekonałam Karę, aby dała Jobs wygrać, ale i tak reszta zmiażdżyła biedaczkę. Za to udało się jej pokonać Aidana. Jedyny Aidan. Gideon. 5-1. Łowcy magów sporo grają i kłamią. Dał Aidanowi raz wygrać, po czym rozgromił wszystkich innych. Oprócz Kary, rzecz jasna. Ja, 3-3. Moja jedyna wygrana z Karą powinna liczyć się podwójnie. Okej. No, dość uroczo. Zobaczmy, najpierw zaklęcia. Czyli tak, jedziemy tutaj. Moje pytanie właśnie, czy ja chcę pozbierać zasoby na kolejne zaklęcia? Tutaj wiadomo, jedziemy i walimy po prostu arenę, tylko okej, okay, tylko nie skaczemy do typa, czyli jakby więzimy typa albo typiarzy w jednym miejscu, więc jakieś mega dobre to nie jest. Pytanie, to też bije obrażenia, tak jak w LoL, bo jak bije obrażenia, to może coś tam jest okej, okay, ale jak nie, no to tak sobie. Wzywa smoka, który pozostawia na za sobą płonący obszar.
No, duży ten obszar. I długo się utrzymuje. No, ale nie. Zostanę jeszcze przy demacjańskiej sprawiedliwości. I tutaj mamy też piórko. Czyli jeśli jest piórko Morgany, no to pewnie będzie też piórko Kayle. Tylko pytanie, od kogo jej dostaniemy? Bo raczej sama Kayle nie pojawi się na... Nie pojawi się w tej grze. Bo co jak co, ale gdyby Kayle zeszła do Demacji, wróciła z Targonu, no to nas... No to wtedy wszyscy widzieliby tu jeden wielki, soczysty rozpierdol. I teraz właśnie pytanie, czy ja chcę kupować nowe zaklęcia, czy może chcę pozbierać na upgrade'y? Bo jeszcze potrzebuję 3000, aby maksymalnie ulepszyć u Aidana wszystko. I wiecie co? Chyba w to pójdę. Plus na razie zaklęcia mam w miarę takie, jakie chcę. Jedynie naprawdę lód i ogień. W to bym mógł pójść, żeby wydać tego tysiaka. Tutaj 500 na ten piekielny taniec, bo to jest naprawdę fajne. A w przypadku lodu... No, w przypadku lodu musiałbym wydać 1500, czyli wycyckałbym się praktycznie ze wszystkiego. Ale dobra, chociaż ten mroźny podmuch sobie odblokuję, żeby mieć coś więcej, jeśli chodzi o lód. O 300 zasobów to jest prawie, że nic. Plus zmieniłbym sobie w dodatkach... Zmieniłbym sobie... Tutaj, bo mam szkarłatnego Sylasa, upadłego, pryzmatycznego i domyślnego. Okej, okay, no to teraz będzie upadły Sylas. I zobaczmy, czy mamy jakąś zmianę na tym. Nie, tutaj jest klasycznie chyba ten Sylas z domyślnego trybu, więc będzie musimy zobaczyć w trakcie gry, jak to będzie wyglądało. No i jeszcze pocieszmy Karę, zanim odpoczniemy. Znałam dziewczynę, w której włosach igrał wiatr. O oczach błękitnych niczym najczystsze z nieb. Niebios byłoby chyba lepiej. Na łąkach i w lasach zawsze witała nas. Blask jej spojrzenia rozjaśniał nam dzień. Znałam dziewczynę, co zbierała kamienie. Mówiła, że szczęście przynoszą i miłość. Dni całe siedziałyśmy nad strumieniem. Wiżdżąc stare melodie kosom i gilom. Ta piosenka... Leilani ją uwielbiała. To jedna z jej ulubionych z dzieciństwa. Widziałam, jak umiera mnóstwo ludzi. Tak to już jest podczas walk. Jednak Leilani zasługiwała na coś lepszego. Tak, ona reprezentowała to, co w nas najlepsze. Powinna była ją chronić. Po tym wszystkim, co mówiła o trzymaniu się razem, nie przypuszczałam, że... Nie, to powinienem być ja. To ja powinienem był tam zginąć. To jest akurat dość zabawne, bo w sumie, gdyby Sylas nie został ogłuszony, tak jak mówiłem, albo mógłby zaabsorbować całą tą siłę uderzenia od Viserii, po czym odbić ją po prostu w nią, albo mógłby na przykład część energii z tej tarczy przejąć, i przez to Leilani by nie zginęła, a tylko zostałaby po prostu poturbowana, powiedzmy. Nigdy byś na to nie pozwoliła. Leilani, moja biedna, słodka dziewczynko. Co my bez ciebie zrobimy? Ona by chciała, żebyśmy wytrwali. Żebyśmy żyli dla siebie nawzajem. Chociaż tyle możemy zrobić. Dobra. No i czas odpocząć. Okej, to było dziwne teraz. Wyszedł, żeby wejść z powrotem. Powstanie się rozpadnie, jeśli czegoś nie zrobię. Ale co? Ale co ja mogę zrobić? Mój plan zawiódł. Leilani zginęła. Nie cofnę tego. Czy to zamaskowana pani mnie wzywa? O,
O, myślałem, że do kapliczki, ale nie, idziemy normalnie na tą. Normalnie do Morgany idziemy. Kurde, Job za nami! Biuro Króla. Okej. Okay. Ciekawe, czy widać, który kawałek urąba mu Sylas podczas walki z tej zbroi. Wyjaśnij mi, jak Sylas uciekł z miasta. Ponownie. Masz do dyspozycji cały zakon łowców magów. Powinnaś była go zatrzymać. Zbuntowani magowie nie obawiają się klęski. Nasza zwykła taktyka się tu nie sprawdza. Cóż, skoro Eldred nie żyje, ty zajmujesz teraz jego stanowisko. Więc to jest teraz twój kłopot. Jako że śmierć mojego ojca dała mi podobny awans, mogę ci udzielić pewnej rady. Okaż się lepsza niż ci, co umarli. Nie powtarzaj ich błędów. Rozumiem, mój panie. Ta, założę się kurwa o milion dolców, że nie rozumiesz. Byliśmy zbyt pobłażliwi. Nie mogę uwierzyć, że mój ojciec planował... Nieważne. Wisterio, zwiększ liczbę patroli i obław. Niech zgarną każdego maga. Czarwanie? Panie, powinniśmy uczynić więcej. Musimy zgładzić każdego maga, który stanowi zagrożenie. Egzekucja bez sądu to... skrajność. Nie możemy ich zamiast tego uwięzić. Buntownicy włamują się do naszych więzień, by tam werbować. Musisz zatwierdzić dekret o egzekucjach. Stawką jest bezpieczeństwo królestwa. Jarvan, kurwa... Idź po rozum do głowy i nie zatwierdzaj tego dekretu! Garen, ty może mu przemów do rozumu! Nie możesz zabić wszystkich, którzy mają w sobie magię! Co z Lux? Co z Szywaną? Wisteria ma rację co do jednego. Buntownicy werbują ludzi w naszych więzieniach. Jeśli nic nie zrobimy, będą coraz silniejsi. To nie wiem, może pogadaj! Jest jedna rzecz spierdolona w tym kraju i Sylas próbuje ją naprawić. Więc kurwa, zmówcie sobie jakieś kurwa zebranie. Ty i on, nie wiem, Jarvan i Sylas jako głowy. Jedna państwa, druga powstania. I nie wiem, z tej strony Garen kurwa jako zabezpieczenie, a z drugiej Lux jako zabezpieczenie. I kurwa, dogadajcie się w końcu! To nie jest takie trudne! I wkrótce wojna rozleje się po całym królestwie. Musimy natychmiast położyć kres temu buntowi. Lecz jeśli twoja siostra wróci do domu, będę ją chronić. Aha, ale jak zostanie w Terwizji, to dasz ją zabić, tak? Garen, łap za miecz, idź do Terwizji, rób tam za bodyguarda. Naprawdę, weź przy okazji jeszcze kilku z nieustraszonej gwardii. Bo to może być naprawdę bardzo dobry pomysł. Święta Puszcza. Leilani zginęła. Powstanie jest zagrożone. Morgana chyba wzywa cię do lasu. Czy po wszystkim, co się stało, bogini uzna, że buntownicy są godni jej pomocy? Biorąc pod uwagę, że Sylasowi pewnie teraz cały światopogląd odnośnie tego powstania zmieni się o 360 stopni, no to... Znaczy o 180 stopni, no to pewnie tak. Ale okej. Okay. Tą misją zajmiemy się dopiero w kolejnym materiale. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Mage Seeker. Cześć!